Cześć wszystkim, tu Paniol. Właśnie otwieram FIFA Ultimate Team. Sprawdźmy, o co chodzi. Klikam na razie tak powierzchownie, widzimy paczka. Jest to całkowicie film spontaniczny, zero w ogóle jakiejś organizacji. Widzimy jakichś brązowych piłkarzy. Szukamy Polaka jakiegoś? Nie ma. Teraz co tu się dzieje? Dwie paczki chyba za... Otwieramy. O, widzimy. Jest jakichś trzech piłkarzy. Lacer, Getafe. Tutaj mamy Żalet z Paris Saint-Germain. I Ayrton i Stroje. Widzimy, że są porypane znaczniki. Chyba tutaj klub. Go to store. A, players. To jeszcze otworzymy. Co tu będziemy mieć? O! Ile piłkarzy. Widzimy. O, Thomas Hitzensperger. Ciekawe. Jeżeli pierwsza opcja to jest speed, to bardzo szybki piłkarz, 31. Folan, o, Folan z mojego składu MLS. No, Marchetti, bramkarz Lazio. Pacjenta, o, Daniel Kriniokrawczyk będzie mi zazdrościł na początku. No to wszystkich do klub. Oj, powinien chyba skład dawać. A nie, już skład jest pełny, czyli mamy cały skład chyba brązowych piłkarzy. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Jeszcze jedna paczka. To chyba są srebrni piłkarze, czy jak? A są złoci. O, Frederic Canute na początek, zobaczmy. Filip jeszcze. Elano. Dobra paczka. I kto to jest? Sergi Parejko. Będę miał dobrego bramkarza na początek. Tu jeszcze Mikel Rizzo, Granada chyba. Damy wszystko do klubu. Zobaczymy. Tylko jest jeden problem, mi się wydaje. Jestem zalogowany na... chyba koncie z PC, raczej na pewno są zalogowane na koncie PC. Czy to będzie miał jakiś problem potem? To już chyba się płaci za paczki. Tak. Czyli już swoje paczki wykorzystałem. No widzimy, że owalnięte jeszcze jest te wszystkie tutaj znaczniki, ale możemy coś zrobić. To jest nasz skład, no. Zobaczymy, no. Tutaj dajmy, chyba jest, tak jest, swap. Search napastnika, tak jest. To będzie zmieniać z ławki po prostu, żeby swap. No jest kilku złotych piłkarzy, jak widzimy. Wrzucajmy szybko, trochę to zajmie na pewno. Chcemy się jak najszybciej to zrobić, żeby nie przedłużać. No bo jednak do tego filmu się nie przygotowywałem, bo ledwo wszedłem, dostałem wiadomość na gadu, że działa już. Od tego piłkarza, jak zostawił, to jest był piłkarz Liverpoolu. Dostałem wiadomość na gadu, że Ultimate Team już niby działa. Wszedłem, no i widzimy, co się dzieje. No, da się wejść, da się porobić wszystko, ale nie ciekawe wyglądają napisy jeszcze. Ale jak widzieliśmy, dobrze, że w ogóle jej nam dało. Wczoraj też wróciłem z treningu, już myślałem sobie, że nagram filmik szybko. A tu strona padła, niestety nic z tego. Ale dzisiaj na szczęście już możemy rozpakować nasze paczki. O, mamy tu jakiegoś Polaka. Szczot. O, widzimy wszystko, Robert Szczot. No nie wiem, musiałbym strzelać z jakiego on jest klubu FKS-u czy gdzie, nie wiem. Dobra, lećmy dalej, tam jakiegoś rozliczyka też zmieniamy. Tylko to musimy zmienić na... obojętnie jaką pozycję. No widzimy, że mamy kilku srebrnych do wstawienia. Widzimy, że nie mamy przy naszych piłkarzach pozycji, jest jeszcze walnięty też. Teraz jak ich postawiam do składu, to będzie szybciej. Marchetti to bramkarz, to jestem pewny. Filipe to jest lewa obrona na pewno. Federico na to atak. Pacjenta, no. Jak się pomylę, to Krynio będzie krzyczał. Dajmy na to. Nie wiem, dajmy na to środkowy pomocnik. Hidden Spell na pewno w środku.
zobaczymy. Tu mam jeszcze Elano, to na pewno środek też. Mamy tu. Odjedzę i pójdę na bok. Dalej nie wiem, zobaczymy. Na razie wystawiam jak leci. Ayrton. No wygląda na napastnika. I tutaj jeszcze jeden piłkarz. Teraz wymieniajmy najsłabszy po prostu. Swap. Jeszcze mamy. O! Może ten piłkarz będzie drogi. Rzadka karta srebrna. Widzimy trochę ostrzejszy kolor. No, Henry. Henry. Przepraszam, nie taki. Kimura. Dalej to jest ten piłkarz z Liverpoolu. Dalej to jest świetnie słabego. Swap. Folon, no Folon. Dobrze, lubię tego piłkarza. Akurat będzie na rozpoczęcie. O, i bramkarz Wisełki. Też się cieszę. A Szczota zostawimy. No też bardzo duży spis tego zawodnika. Dalej wymieniajmy. No to tak, jeżeli mieliście założony wcześniej FIFA 12, FIFA Ultimate Team, to na pewno też dostaliście paczki. Możecie się pochwalić w komentarzach pod filmem, bądź na FIFA swoimi paczkami. No mój skład wygląda tak, właśnie kończę układać. Nie zajmujemy się pozycjami, po prostu tylko piłkarze. Ale wam powiem, że chyba pierwszą umiejętność to już nie jest speed, bo wątpię, że Frederic Kanute miał 55 speeda. Lano 60... Nie wydaje mi się, że to był speed za mało, zdecydowanie dużo piłkarzy mają. Bramkarze 70, no to na pewno nie jest speed. No, miejmy nadzieję, że wszystko się ogarnie jak najszybciej. Ja tymczasem save'uję swój skład. No jeszcze tu mam menadżera jakiegoś. Zakładajcie swoje teamy. Piszcie w komentarzach pod filmikiem swoje składy. I do zobaczenia na kolejnych filmikach już w FIFA 12. Pozdrawiam.